No i żyjemy w państwie totalnej inwigilacji, więc się wnętrzamy, sami się inwigilujemy. Słuchajcie, więc dzisiaj temat, jeden co najmniej, a może i drugi jeszcze zdążymy napocząć. Podział organizacji ze względu na model sterowania. To jest temat, którego na żadnej jeszcze grupie nie omawiałem, żeby była jasność, więc nikt się tu nie powinien nudzić. O. Proszę Was, niech tam przyjdą, już nie hałasują. Więc prowadzimy dwie klasyfikacje organizacji politycznych, ale to dotyczy również innych organizacji. Pierwsze, ze względu na model sterowania wewnątrz organizacji. To proszę zanotować. Pierwsza klasyfikacja, ze względu na model sterowania wewnątrz organizacji. I tu wyróżniamy trzy typy organizacji podstawowe. Organizacje demokratyczne. Drugie, organizacje centralistyczne. I typ pośredni, organizacje centralistyczno-demokratyczne. A to było opisane w tajniku sterowania ludźmi, tak? Nie. Nie? Nie. Część tego chociaż. No może część, tak, ale no nie pamiętam, czy to było w tajnikach, a ja się posługuję cybernetyką sprawy. Ale nie, no w tajnikach było, bo ja ostatnio skończyłem. Było, tak? No dobrze. Ona sama mi pamiętam. Jeden rozdział. Aha, no ja już nie pamiętam, wie pan, że ja kiedyś ja się śmiałem, że jakbym miał zdawać z pamięci egzamin z mego dorobku, to może na trójkę nie ciągnął. A to, co pan mówi, potwierdza moją hipotezę. Ale na pewno nie na piątkę. No to już pan od razu mnie zagiął z tajniku sterowania. I druga klasyfikacja, ze względu na rodzaj przepływu informacji o wartości sterowniczej, między organizacją a jej otoczeniem społecznym. Rodzaj przepływu informacji o wartości sterowniczej między organizacją a jej otoczeniem społecznym. I tutaj dzielimy na po pierwsze organizacje jawne i drugie organizacje tajne. Jawne i tajne. A wśród tajnych mamy dwa typy. Konspiracje i mafie. To jest taka nomenklatura, którą zaproponował zresztą no już nieżyjący dzisiaj profesor Chrzanowski. On był socjologiem. Dzięki niemu poznałem teorię Petrażyckiego i Piętki i on ten prowadził ten podział. Ale zacznijmy od pierwszego. Akt jeden. Organizacje. To będzie jedynka arabska.
organizacje demokratyczne. Drugie, centralistyczne. I trzecie, centralistyczne, demokratyczno-demokratyczne. I to sobie teraz omówimy po kolei. Organizacje demokratyczne, może podyktuję definicję, charakteryzują się tym, że decyzje, że źródłem decyzji wywołujących zmiany struktury organizacji lub zmiany jej działań są wszyscy członkowie organizacji, bezpośrednio lub pośrednio. No to jest model demokracji bezpośredniej, pośredniej. W państwie na przykład bezpośrednia demokracja to jest referendum, a pośrednia to wybory tam parlamentu na przykład, czy prezydenta, ale przede wszystkim parlamentu i parlament dalej już podejmuje decyzje. Prezydent. Czyli centralistyczne, demokratyczne organizacje. Przykładem organizacji demokratycznej i to takiej bardzo, bardzo demokratycznej w obrębie pewnej grupy społecznej, w tym wypadku stanu szlacheckiego, była Polska Przedwojenna. Bardzo ładny, czysty przykład. Zasada szlachcic na zagrodzie, równy wojewodzie. Każdy szlachcic no, miał bierne i czynne prawo wyborcze, łącznie z wyborem króla. Nawet król był no, unikat w skali światowej. Nigdzie czegoś takiego nie było, żeby każdy król w okresie oczywiście już po Jagiellońskim był wybierany przez ogół szlachty. I każdy szlachcic miał prawo być wybrany królem. Dlatego dość strasznie raziło Rosjan, którzy no, lubili i lubią dalej system centralistyczny, zaraz będziemy o tym mówić. I to ich raziło. I mówili, że szlachta polska to takie pyszałki zarozumiałe, że właściwie oni się uważają za zbiorową dynastię. No bo tak było zgodnie z prawem. Każdy bojar nie mógł być wybrany carem, bo monarchia była dziedziczna. A każdy polski szlachcic mógł zostać królem. Ale to trochę tak jak mówiło się w czasach Napoleona, po rewolucji francuskiej, że każdy żołnierz nosi w plecaku buławę marszałkowską. A kaprale dodawali, ale nosi też młotek, żeby sobie wybił z głowy, bo nie zostanie. Więc to trochę tak było w realiach, ale z punktu widzenia prawnego no na elekcję mógł przyjechać każdy szlachcic. Bo już powiedzmy, jeśli chodzi o sprawy Sejmu, sejmików, to już była częściowo pośrednia demokracja, ale w tych najważniejszych sprawach to była demokracja bezpośrednia.
Teraz drugie. Organizacje centralistyczne, proszę zanotować, charakteryzują się tym, że tylko kierownictwo jedno lub wieloosobowe jest źródłem decyzji, wywołujących zmiany struktury lub zmiany działań organizacji. Że tylko kierownictwo, jedno lub wieloosobowe. W praktyce to zwykle jest jedno, ale teoretycznie może być wieloosobowe. No na przykład biuro polityczne partii komunistycznej. Jest źródłem decyzji wywołujących zmiany struktury lub zmiany działań organizacji. I tutaj przykład partia hitlerowska, NSDAP. Führerprinzip, zasada, źródłem decyzji był wódz, Führer. I zresztą ta akademia, teraz to już się nazywa Uniwersytet Bundeswehry, jeden z tych uniwersytetów nazywa się Führungsakademie. Ja mówię, to jest szkoła Führerów. Z tym, że słowo Führer ma takie różne znaczenia trochę, ale chodzi o jednoosobowe kierownictwo. No i słuchajcie, to zostało wprowadzone do ustawodawstwa III Rzeszy po dojściu Hitlera do władzy, przy czym Hitler doszedł do władzy w oparciu o demokratyczną konstytucję weimarską, legalnie, nie w drodze jakiegoś zamachu stanu. Nie zmieniał konstytucji, to znaczy nie usunął konstytucji, nie zrobił nowej, tylko w poprawki wprowadził do starej weimarskiej. A podstawowa sprawa, że z organizacji demokratycznej, jaką była Republika Weimarska, niemiecka, do 1933 roku zrobiła się organizacja centralistyczna. Źródłem prawa, w tym naszym języku, źródłem decyzji dotyczących zmian organizacji państwa i działań państwa, najwyższym źródłem był wódz. I to jest model, powiedzmy, po pierwsze turański w sensie cywilizacyjnym. Tutaj mówienie, czy to był kapitalizm, czy socjalizm, jest bez sensu cybernetycznego. To jest tylko zamulanie ludziom osobistych korelatorów przy pomocy bezwartościowych informacji, niediagnostycznych po prostu. Czy to dyskusja, czy to był socjalizm, czy kapitalizm. Akurat ten podział jest tu niediagnostyczny. Natomiast język nauki o cywilizacjach jest jak najbardziej diagnostyczny. I właściwie nawet u Konecznego tego nie ma. To jest moje spostrzeżenie, że zaczęła się wtedy turanizacja Niemiec. I cywilizacja turańska bynajmniej nie jest związana z jakimiś składnikami rasowymi, biologicznymi, bo równie dobrze funkcjonowała w Azji Imperium Chingis Khana, jak i w środku Europy hitlerowskiej Rzeszy. I teraz sprawa, warto tutaj podkreślić sprawę stosunku Romana Dmowskiego, wychowawcy i przywódcy narodowej demokracji, do nazizmu. W tej chwili oczywiście w tej propagandzie obliczonej na ignorancję społeczeństwa, w propagandzie tak zwanych antyfaszystów, a to są tacy antyfaszyści, co w realu wprowadzają, walczą o wprowadzenie elementów planu Himmlera. Czyli w gruncie rzeczy są krypto
Hitler, nawet nie, już nie kryptohitlerowcami, kryptohimlerowcami. Heinrich Himmler uosabiał to, co było najbardziej złe w III Rzeszy. No i proszę was, mówi się, że Dmowski był zafascynowany faszyzmem, przy czym myli się oczywiście faszyzm i nazizm. Myśmy to omawiali, już nie będę wnikał. Ale jaki był stosunek Dmowskiego do hitleryzmu, czyli do nazizmu? Otóż już w 1934 roku Dmowski napisał książkę pod tytułem, nie książkę, przepraszam, artykuł Militaryzm w polityce, czy militaryzacja w polityce. Jest to opublikowane w 10 tomie pism zebranych Dmowskiego. I tak z pamięci zacytuję, no proszę sobie to dosłownie sprawdzić i nawet radzę przepisać i nosić ze sobą do różnych dyskusji z ignorantami. I Dmowski napisał mniej więcej coś takiego, jak w Niemczech ogłoszono Führerprinzip już, że najwyższym prawem jest wola wodza, który kumulował dwie funkcje po śmierci Hindenburga. Prezydenta i kanclerza Rzeszy, czyli premiera. Czyli miał pełnię władzy. I Dmowski pisze się mniej więcej tak, że to po to istniał Rzym, który dał Niemcom prawo, po to całe pokolenia wybitnych prawników niemieckich pracowały nad doskonaleniem niemieckiego prawa, żeby teraz powiedziano Niemcom, że najwyższym prawem jest wola wodza. Musielibyśmy być wrogami cywilizacji, żeby to uznawać za ideał ruchu narodowego. Bardzo jasno Dmowski napisał i to jest dowodem, że w skali światowej to były różne ruchy narodowe, które były zafascynowane hitleryzmem, ale nie polski ruch narodowy Dmowskiego. Dmowski jako pierwszy zauważył barbaryzację Niemiec przez Hitlera, a przecież wszyscy się zachwycali jeszcze w 1936 roku, a warto zaznaczyć, że to w 1936 roku to już było po ustawach norymberskich. Czyli Dmowski przewidywał właściwie, jak dalej będzie przebiegała barbaryzacja Niemiec i potępił to. No i proszę was, liberał, były premier Zjednoczonego Królestwa, Wielkiej Brytanii, etc., etc., był w Niemczech i w 1936 roku napisał entuzjastyczny artykuł, że Hitler jest Jerzym Waszyngtonem Niemiec, człowiekiem, który uwolnił je od wszystkich ciemiężycieli. Tak liberał pisał, nawet nie narodowy, co oczywiście w Niemczech, w Wielkiej Brytanii był ruch taki oficjalny nazistowski, ale tu te peany pod adresem Hitlera wypisywał liberał i to były premier, nie byle kto. A Dmowski poznał się na hitleryzmie od razu w 1934 roku i to napiętnowo. No bo po prostu, jak kiedyś omawialiśmy to, a na innych grupach będziemy omawiać, ruch hitlerowski wśród ruchów narodowych spełnił funkcję prowokatora. Dosłownie prowokatora, który działał w interesie, obiektywnie, nie wiem, jakie miał subiektywne intencje, to tylko Pan Bóg wie. Natomiast obiektywnie działał w interesie międzynarodowej reakcji. Tej, którą głosił, że chce zwalczać. No, ale nie ma nic bardziej niebezpiecznego, jak pracowity ignorant. To są słowa świętego Escrivy de Malabère, twórcy Opus Dei. Hitler właśnie był ignorant. I według mnie całe zło, które Hitler
czynił, brało się z ignorancji. No, opar się na przestarzałej, już niediagnostycznej, zupełnie doktrynie rasowej i dalej działał. No oczywiście był endodynamikiem, więc chciał skupić maksimum władzy. Więc proszę was, tak to wyglądało. No, kierowcy byli oczywiście, no, partia hitlerowska była centralistyczna, cała Rzesza później stała się centralistyczna. Hitler doprowadził do zlania się aparatu partyjnego i państwowego. To jest to, czego, co się nie udało, czy nawet nie próbowano w państwach komunistycznych, ani nawet za Stalina. Była taka unia personalna na najwyższym szczeblu, a też niepełna, bo Stalin, był okres, kiedy Stalin był sekretarzem generalnym partii komunistycznej, jeszcze wtedy nazywała się bolszewicką, i premierem, ale nie był prezydentem, czyli przewodniczącym Rady Najwyższej ZSRR. Nie był nigdy. A Hitler połączył wszystkie te najwyższe funkcje. No i proszę was, do końca istnienia tak zwanego obozu socjalistycznego działał osobno aparat partyjny, osobno aparat państwowy. Jedną z istotnych przyczyn upadku tego systemu była ciągła walka o realną władzę między aparatem, między biurokracją państwową i biurokracją partyjną, która zakończyła się kompletną klęską biurokracji partyjnej. Wygrała biurokracja państwowa, której pięścią były organy policyjne oczywiście. W Niemczech centralizm poszedł dalej, to znaczy mniej więcej pod koniec lat 30. doszło do całkowitego scalenia aparatu partyjnego i państwowego. No, jeśli chodzi o organy policyjne, ten proces trwał kilka lat. To nie był nagły skok. To było robione stopniowo, bo jak Hitler obejmował władzę, to Republika Weimarska miała wiele ograniczeń, na przykład nie mogła prowadzić wywiadu. Mogła tylko mieć kontrwywiad i to w ograniczonym zakresie. Wobec tego te formacje wywiadowcze i tego rodzaju kontrwywiadowcze, których nie mogło robić państwo ze względu na ograniczenia traktatu wersalskiego, to robiło NSDAP, jeszcze wtedy nie była u władzy, więc miała charakter wprawdzie organizacji centralistycznej, ale społecznej, nie państwowej. No więc w imię demokracji i wolności państwo za to nie ponosiło odpowiedzialności. No i dlatego formowano tam odpowiednie formacje policyjno-kontrwywiadowcze. To się nazywało Sicherheitsdienst, czyli Służba Bezpieczeństwa, ale jeszcze nie państwowa, tylko no partyjna. Partia miała swoje bojówki, gdzie szkoliła wojskowo ludzi. To były Sturmabteilungen, czyli oddziały szturmowe. Elitę tych oddziałów, które w końcu się strasznie rozrosły, to pod koniec 3 miliony było tych SA-manów. To stanowiło SS, Schutzstaffel. To tłumaczę jako sztafety ochronne, to dosłowne tłumaczenie nie oddające istoty rzeczy. Ja bym to przetłumaczył, może nie dosłownie, ale oddając ducha tej zjednoczonej Europy. Straż przednia, tak bym to tłumaczył, SS Straż Przednia. I jeszcze w SS wydzielono specjalną formację elitarno-policyjno-wywiadowczo-kontrwywiadowczą Sicherheitsdienst, czyli Służba Bezpieczeństwa. Później to weszło, nazwa już w obieg państwowy. I zauważcie, to ciekawostka, na którą zawsze zwracam uwagę, że po 1956 roku w PRL-u tą nazwę używano do analogicznej służby. Ona się nazywa Służba Bezpieczeństwa. To nie jest z rosyjskiego tłumaczenie. U ruskich to się nazywało Komitet Gospodarstwiennej Bezpieczeństwa.
czyli no, Komitet Bezpieczeństwa Państwowego, a u nas to nazwano Służba Bezpieczeństwa, czyli dosłowne tłumaczenie Sicherheitsdienst. To był sygnał, w tych sprawach nie ma przypadków, to był sygnał, kto tu ma władzę realną, ale sygnał dla wtajemniczonych. No i proszę was, przez parę lat już Hitler, jak doszedł do władzy, wypowiedział ograniczenia traktatu wersalskiego i te formacje partyjne, które miały pewne takie elementy, których nie miały formacje państwowe, no i teczki prowadziły takie, których nie wolno było prowadzić instytucjom państwowym, to scalano stopniowo, nie tak nagle, co nagle to po diable. I pod koniec, no jeśli chodzi o organy te, o których tu teraz mówię, to właściwie dopiero w październiku 1939 roku, więc na samym początku wojny, doszło do pełnego scalenia tych organów Służby Bezpieczeństwa NSDAP z państwowymi odpowiednimi organami. I w wyniku tej syntezy powstała organizacja o nazwie Reichssicherheitshauptamt, czyli Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy, na czele którego stanął Obergruppenführer Reinhard Heydrich, a po jego zabiciu przez ruch oporu na terenie Czech był Kaltenbrunner. I tam były już wszystkie rozbudowane funkcje. Przy czym była taka zasada, że wszyscy funkcjonariusze państwowi pełniący odpowiednie funkcje mieli automatycznie na czas pełnienia tych funkcji przysługiwały im stopnie SS, bo SS stało się taką formacją partyjno-państwową. Zarazem szef partii NSDAP był z urzędu szefem aparatu państwowego. Tego nie było w PRL-u. Był osobno sekretarz tam powiedzmy wojewódzki partii, a osobno był no, na przykład przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej, nie mówiąc już o innych tam organach. No i te dwugłowie doprowadziło do śmierci tego organizmu. No tak jak ciele o dwóch głowach, to ile czasu może żyć? A tam była jedna głowa. Myśl hasła ein Volk, ein Reich, ein Führer. Czyli jeden naród, jedno państwo i jeden wódz. No i proszę was, co dalej się działo? Otóż ci funkcjonariusze policji mieli prawo do odpowiednich stopni SS, nawet jeśli nie byli członkami SS Allgemeine, czyli tej ogólnej. A oczywiście jak przestawali pełnić te funkcje w aparacie państwowym, na przykład szli na emeryturę, a nie byli członkami SS Allgemeine, no to tracili te prawa. I z drugiej strony członkowie SS, którzy podejmowali służbę policyjną, od razu im przysługiwały stopnie policyjne analogiczne, jak równoległe do stopni SS. I nawet na tych różnych bekanmachungach wywieszanych były podpisy, no na przykład Brigadeführer SS und Generalmajor der Polizei. Zawsze SS-owskie ważniejsze były, bo to ideologiczne. Na pierwszym miejscu, a na drugim policyjne. Więc to analogicznie było we wszystkich innych dziedzinach. Więc to było ściśle scentralizowane. Jeśli chodzi o centralistyczno-demokratyczne, no to oczywiście PZPR. Proszę bardzo. Możemy sobie tutaj dać przykład. No, na przykład, jaka była zasada w PZPR-ze? Na czym polegała demokracja partyjna? No, mogę to powiedzieć no, nawet jako świadek, bo
prowadziłem z punktu widzenia Ligi Narodowo-Demokratycznej obserwację uczestniczącą. O czym zresztą powiedziałem w sądzie na naszej rozprawie rehabilitacyjnej, to media opublikowali. Bardzo szybko, słuchajcie, to było ciekawe, po tym procesie rehabilitacyjnym 19 lutego 1992 roku był proces rehabilitacyjny tych członków Ligi Narodowo-Demokratycznej, którzy byli skazani. Ja powiedziałem o tym, że tam po pierwsze moim zadaniem było programowanie ideologiczne i organizowanie narodowego skrzydła w PZPR-ze. Po drugie obserwacja uczestnicząca. Od razu to w mediach opublikowano. I wkrótce potem mnie chciano wyrzucić z uczelni w Kielcach. Tak. W wyniku rehabilitacji w trzeciej RP mógłbym wyrzucić. No, nie podano by tego formalnie, tylko tam jakiś byłby inny powód, ale... Antysemityzm. Znaczy, nie było podstaw do tego. Wprost przeciwnie. Ja wytoczyłem proces i zarzuciłem antysemityzm przedstawicielowi, szefowi oddziału Kieleckiego Gazety Wyborczej. Zarzuciłem mu skrajny antysemityzm. Wygrał ten proces, to prawda. Sąd go oczyścił, ale ja za własne pieniądze karny proces mu wytoczyłem. Więc ja byłem osobą zasłużoną w zwalczaniu antysemityzmu. W 1992 roku, proszę pana. I to za własne pieniądze, bo są teraz ludzie, co na zwalczaniu antysemityzmu robią niezły interes. No, ale to było po 15 lutego 1992. Mniej więcej w tym samym roku. Ja już tam co do dnia panu nie pamiętam, ale ten proces trwał. Ten proces, który ja wytoczyłem, zarzucając antysemityzm przedstawicielowi Gazety Wyborczej w Kielcach, to trwało rok i to było w trakcie tego procesu, więc no on wygrał, to trzeba powiedzieć, został oczyszczony, prawda, ale ja czas i pieniądze własne włożyłem w zwalczanie antysemityzmu. Pokażcie mi, którego z tych... To za własne pieniądze to robią. Oni starają się używać aparatu państwowego do zwalczania antysemityzmu, a sami na tym robią kariery. A ja kariery nie robiłem, z uczelni chcieli mnie wyrzucić, ale to nie z powodu tego procesu. Ja jestem zasłużony w zwalczaniu antysemityzmu. Te wszystkie lewaki mnie powinny na rękach nosić, gdyby rzeczywiście im o to chodziło. A w zwalczaniu himleryzmu, planu Himmlera, to co, nie mam za to. Siedziałem w więzieniu w 60 roku za rozpowszechnianie tych materiałów z zeszytu oświęcimskich, między innymi za to, bo nie tylko to. Także ja jestem zasłużonym antyfaszystą, kochani, i antynazistą. Oczywiście. Nie. Zarzut miał być jakiś tam formalny, że jakieś formalności tam papierków nie wypełniłem na uczelni. A wiecie, uratowali mnie przyjaciele, bo tam miałem wielu przyjaciół w Kielcach. Ktoś powiedział, słuchajcie, jakbyście wyrzucili Koseckiego, to partia X będzie miała męczennika, zrobicie prezent partii X. I w ten sposób mnie uratowano przed wyrzuceniem. Także nie wyrzucono mnie z przyczyn czysto politycznych. No ale już dostałem szlaban. Wkrótce potem pozbawiono mnie kierownictwa Zakładu Socjologii. No bo no, jak się towarzysze dowiedzieli, że ja bym wtykał jakiejś endeckiej tajnej organizacji, no to widocznie się wkurzyli. Nie, rozumiem. W każdym razie, proszę was, tak to było. I to wszystko jest tu dokumentowane, bo te publikacje są. Jest wyrok, jest stenogram procesu rehabilitacyjnego. W każdym razie, proszę was, sytuacja wyglądała tak, że do końca byłem w PZPR-ze, do pogrzebowego zjazdu, dopiero jak towarzysz Rakowski kazał skandal wyprowadzić i zlikwidowano PZPR. No to sorry, to już przestańmy partaj genozę. A to nie z mojej winy. Nigdy w życiu nie miałem zamiaru rzucić legitymacji partyjnej. No i proszę, ale mi się gdzieś w tym archiwum zapodziała. Szukałem. Znalazłem tylko dowód poświadczenia z opłaty składek. Dowód znalazłem, ale nie ten koronny. Więc słuchajcie, natomiast
legitymację ormowską znalazłem i mam się wylegitymować. Więc proszę was, sytuacja była taka, że w partii panowała naprawdę demokracja. Na zebraniu partyjnym, jeżeli się zabierało głos, to było się pod ochroną partii i można było krytykować każdego. Były tak zwane zebrania otwarte, partyjne, gdzie mógł przyjść każdy, również bezpartyjny. I no, na przykład sprzątaczka na uczelni na zebraniu partyjnym mogła skrytykować jak burą sukę samego rektora. I była pod ochroną partii. Gdyby rektor próbował ją za to represjonować, to od razu komitet partyjny, jak trzeba, to i wyższe instancje ingerowały w obronie. Za wypowiedzi na zebraniach partyjnych, no mówię oczywiście po 56 roku, bo w okresie stalinowskim to inaczej było, ale wtedy ja nie należałem do partii. Za wypowiedzi na zebraniach partyjnych nie wolno było represjonować. Co najwyżej towarzysz mógł jakąś karę partyjną dostać, ale to jest inna sprawa. Administracyjne represje były wykluczone. I zasada była taka, że w sposób demokratyczny wybiera się władze, ale te władze wybrane, raz wybrane, podczas kadencji urzędowania podejmują już decyzje i obowiązuje bezwzględne posłuszeństwo. Czyli połączenie centralizmu z demokracją. Tego nie było w Polsce przedrozbiorowej, bo tam demokratycznie wybierano, no ale później była zasada liberum veto. Każdy poseł mógł się przeciwstawić uchwaleniu ustawy, którą uważał za złą. No już w PZPR-ze nie można się było przeciwstawić decyzjom demokratycznie wybranych władz. Czyli to łączy, powiedzmy, cechy jednego i drugiego systemu. Co można powiedzieć o organizacjach demokratycznych? Oczywiście organizacja demokratyczna może dobrze funkcjonować, jeżeli... No, może to sobie proszę zapisać. Organizacja demokratyczna może sprawnie funkcjonować, gdy spełnia dwa warunki. Dwukropek. Po pierwsze, wśród członków organizacji musi istnieć jednolity normotyp. Wiemy, co to jest. To jest pierwsze. I drugie, muszą na członków organizacji działać jednolite bodźce, które dotrą do ogółu członków. I teraz, jeżeli te warunki są spełnione, to organizacja jest trwała . Jej członkowie są zdolni do samoorganizowania. I działania nawet w wypadku wyłączenia kierownictwa.
No to teraz ktoś pyta, no to skąd te jednolite bodźce? Związane z sytuacją. Jak się zmienia sytuacja, ludzie mają jednolity normotyp i przyzwyczajeni do samodzielnego działania, to bez komendy będą działać w sposób zorganizowany. Przykład, moi drodzy. Scentralizowane monarchie zaborców padły i nastąpiło bordello totale. W Rosji, w Niemczech też rewolucja przecież wybuchła. Ta rewolucja komunistyczna w Niemczech bardzo pomogła naszym powstańcom poznańskim, bo armia niemiecka była w stanie rozkładu. No i w Austro-Węgrzech wybuchła rewolucja. A polski naród, który wyłonił pod zaborami swoją organizację, no właściwie dwie główne organizacje demokratyczne. Jedną demokratyczną to Głobus Narodowy, który scalała Liga Narodowa. Zaraz będziemy o tym mówić. I drugi, scentralizowany, to Obóz Niepodległościowy, który scalał Związek Walki Czynnej. Organizacja powołana przez Piłsudskiego w 1908 roku. Wtedy, kiedy wysiadł z czerwonego tramwaju. Nie w 18, to tylko w 18 roku pisali ignoranci. I mówili to ludziom, że Piłsudski wysiadł z czerwonego tramwaju w 18 roku. Nieprawda. Wysiadł z czerwonego tramwaju, czyli z PPS, w 1908 roku, zakładając Związek Walki Czynnej, który już z socjalizmem nie miał praktycznie nic wspólnego. To była polska niepodległościowa organizacja bez żadnego doktrynerstwa. Tajna i spełniała analogiczne funkcje jak Liga Narodowa w obozie narodowym, tylko tyle, że była centralizowana bardziej. To była organizacja centralistyczna. I ten Związek Walki Czynny później powołał Związek Strzelecki, a ten się zajął szkoleniem kadry wojskowej. I te struktury, no później powołano Polską Organizację Wojskową, o której tu opowiadał wczoraj dr Brzeski w kontekście jej działalności dla naszego wywiadu na wschodzie. I po prostu jak te scentralizowane struktury padły, to Polacy wykazali zdolność do samoorganizowania. Dzięki temu, że mieli tą kulturę demokratyczną. Z tym, że najpierw się zorganizowali, przejęli władzę we wszystkich trzech zaborach narodowcy. Dlatego, że Liga Narodowa była organizacją demokratyczną. Piłsudczycy się trochę spóźnili, bo mieli organizację scentralizowaną. Narodowcy przecież na samym początku, już w październiku 18 roku, przejęli władzę w Warszawie. To był rząd Świeżyńskiego, którym sprawami wojskowymi się zajmował generał Rozwadowski. No oczywiście w poznańskim, no to poza narodowcami się nikt nie liczył i tam była narodowa cała konspiracyjna organizacja, która potem zrobiła powstanie wielkopolskie, a w zaborze austriackim powstała w Krakowie komisja likwidacyjna, też kontrolowana przez narodowców. Piłsudczycy dopiero później przejmowali władzę. No, zaczęło się od tego, że przyjechał 10 listopada komendant Piłsudski, jeszcze wtedy nie marszałek, z Berlina przysłany specjalnym pociągiem w asyście rotmistrza von Gulpena, a to oczywiście był oficer wywiadu niemieckiego, który go tu przywiózł. No i Piłsudski przejął władzę. Rada Regencyjna, która była namiastką najwyższej władzy, przekazała władzę Piłsudskiemu. A aparat już był zorganizowany, aparat państwowy, bo Niemcy już od 15 roku, kiedy zajęli całą, no właściwie cały obszar
przedwojennej Polski, znaczy późniejszej międzywojennej Polski, to organizowanie aparat państwowy Polski. Polnische Wehrmacht, policję na bazie Straży Obywatelskich, administrację cywilną, rząd w postaci no, tymczasowej Rady Stanu, późniejszej Rady Regencyjnej i tak dalej. To było gotowe. A Piłsudski później na zjeździe legionistów mówił, że kiedy przejął władzę, to agentury obce, płatne szły za mną bok w bok i krok w krok i nigdy nie byłem pewien, że gdy piszę rozkaz, nie będzie on czytany prędzej w biurach wszystkich obcych państw, zanim dotrze do moich podwładnych. To jest relacja samego Piłsudskiego na zjeździe legionistów w 27 roku, już po zdobyciu władzy. No więc to były skutki, no jak przejął władzę z rąk Rady Regencyjnej, to nie mogło być inaczej. No ale z drugiej strony, co on miał robić? Innego aparatu władzy nie było, tylko taki. No, on szkolił kadry i owszem, swoje, i później starał się tymi kadrami obsadzać to coraz bardziej, ale to był długi proces, zakończony w 26 roku zamachem stanu. No, jeśli chodzi o organizację centralistyczne, to one się charakteryzują dużą koncentracją informacji o wartości sterowniczej w ośrodku władzy. To można zanotować. Organizacje centralistyczne charakteryzują się dużą koncentracją informacji o wartości sterowniczej w ośrodku władzy. No bo władza musi dysponować przewagą informacyjną. I stąd tam bardzo ważne tajemnica państwowa czy organizacyjna, dostęp do tajemnicy i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj jest ważne posłuszeństwo w organizacjach centralistycznych. Mierny, bierny, ale wierny. To jest zasada. Oczywiście u nas te główne partie, no może są centralistyczno-demokratyczne, ale z naciskiem na centralizm. No przecież Platforma bez Tuska nie mogłaby istnieć. PiS bez Kaczyńskiego nie mogłaby istnieć. Liga Polskich Rodzin bez Giertycha. Przestała istnieć. No nie wiem, czy przestała istnieć, ale w obiegu politycznym przestała działać. No, PSL? Słucham? PSL? Nie, PSL jest centralistyczno-demokratyczny z naciskiem na demokratyczny. Demokratyczny. Z naciskiem na demokratyczny. No tym się różniło jeszcze ZSL od PZPR-u i dlatego PZPR padło, bo była za bardzo scentralizowana. A ZSL tylko zmieniło jedną literę na PSL i działa nadal, bez żadnych zmian, bez niczego. Miało większą zdolność przetrwania. I tu proszę znowu zanotować, że w wypadku osłabienia lub zniszczenia ośrodka kierowniczego organizacji centralistycznej ulegał na likwidacji. No jak towarzysz sekretarz Rakowski kazał sztandar wyprowadzić, to nikt nie zaprotestował. Patrzcie, partia co liczyła w szczytowym okresie ponad 3 miliony członków, jeszcze wtedy po wszystkich tam wstrząsach, to jeszcze liczyła chyba 1 800 000. To można sprawdzić w rocznikach statystycznych, jest podane. Ale na sali część zostało. Zostali tylko ci, co byli zorganizowani wcześniej i wiedzieli, że mają założyć co innego. Ale z członków PZPR-u jako takich
nikt nie zaprotestował. Zostali tylko wtajemniczeni, którzy byli za likwidacją partii. A bynajmniej większość nie była za likwidacją. No, ja wiem, no, uczestniczyłem, słuchajcie, w różnych zebraniach partyjnych przedtem. Zwykli członkowie partii nie mieli zamiaru likwidowania PZPR-u. Nawet Solidarność tego nie postulowała, bo racją bytu Solidarności była walka z PZPR-em. Jak PZPR zniknął, to Solidarność straciła przeciwnika i właściwie później nawet nie protestowała przeciwko różnym antyrobotniczym pociągnięciom, bo była całkowicie oszołomiona. Zastosowano przeciwko Solidarności chwyt judo. Wykorzystano jej własną energię, żeby się wywróciła. Bez przeciwnika nie mogła działać. Ona była bardzo dobra w walce z PZPR-em. Ale ta walka z PZPR-em była właściwie główną racją ich bytu. No teraz tak, jak zaczęła się prywatyzacja, to co? Strajkować w prywatnym zakładzie? O, to już ci prywatni biznesmeni wiedzieli, co z tym faktem zrobić. Mieli doktryny, tak? Mieli doktrynę, oczywiście, liberalno-wolnomularską. Znaczy oni ją nazywali liberalną, żeby nie dodawać wolnomularstwa, ale kochani, marksistowski badacz tych spraw, profesor Ludwik Haas, wywodzący się z przedwojennej lwowskiej szkoły historycznej, zawsze mówił o ideologii liberalno-wolnomularskiej. W jego pracach jeszcze z czasów PRL-u. Ja doceniłem wagę tego łączenia tych dwóch pojęć dopiero w trzeciej RP, jak się okazało. Zaczęto tworzyć liberalny system i od razu zarejestrowały się w tej chwili aż cztery obrządki wolnomularskie. Oficjalnie można to sprawdzić. Jakie to są? To jest ryt szkocki, francuski, najbryt i jeszcze... To znaczy jest, proszę pana, tak, po pierwsze jest no oczywiście te Wielkie Wschody. Po drugie Wielkie Loże. Po trzecie Dreimen, czyli prawa człowieka. To jest nieregularne wolnomularstwo. No i w Neybrit oczywiście. A tam jeszcze coś jest już, może nawet więcej jeszcze tych organizacji jest. No są też organizacje takie parawolnomularskie, które, no nie tylko jacyś tam paleoendecy, ale profesor Haas, marksista, trockista, nazywał właśnie organizacjami parawolnomularskimi, jak Różokrzyżowcy, jak Rotarianie, Rotary Kluby, to takie przedszkola wolnomularskie. A profesor Haas to nazywa organizacje parawolnomularskie, ale o tym ja zaraz będę mówił. Więc proszę państwa, tutaj jeśli chodzi o te organizacje centralistyczne, to one są zdolne do sprawnego działania, ale dostają rozkazy. Jak nie ma dopływu rozkazów, sami się nie zorganizują. No koronny przykład, ten zjazd pogrzebowy PZPR-u. Nikt nie zaprotestował przeciwko wyprowadzeniu sztandaru, jak Rakowski kazał sztandar wyprowadzić. Wtajemnicze tam zostali, żeby tworzyć nową partię, ale to jest inna sprawa. A zwykli zjazdowicze wyszli sobie do domu. Poszli z płaczem do domu, a Solidarność zbaraniała. Straciła przeciwnika. Z kim tu teraz walczyć? No z postkomuną, ale post to już nie jest komuna, to jest ersatz. Bo teraz, jak mówi pan Kaczyński, że trzeba tę lustrację gospodarczą robić, no to go złośliwie dziennikarz pyta, no dobrze, ale to w tej chwili już tych PZPR-owców, SB-ków jest niewielu, co najwyżej dzieci. No to co będzie pan robił, badał genealogię PZPR-owską, jak ktoś ma... Pan powiedzmy ojca czy dziadka w PZPR-ze, to będzie lustracja gospodarcza. Dziennikarz go złośliwie tak pytał. No i pan prezes jakoś wykrętnie odpowiadał i
i raczej pseudoinformacyjnie niż informacyjnie. Że tak, tak, no jak nawet rynek wyeliminują, no jak ten rynek nie wyeliminował przez tyle czasu, to jak on ma wyeliminować? Zresztą niewidzialna ręka rynku okazała się ręką złodzieja i aferzysty, to już wiemy. Będzie złodziej złodzieja, lustro. No więc właśnie. Proszę. A jak prawnie można by uzasadnić coś jak nacjonalizacja? Można to uzasadnić? Prawnie. Wszystko łacińskie. Ustawa i tyle. To było zgodne. Cywilizacja łacińska mówi o podporządkowaniu etyce. Mhm. Więc ważne jest, czy te znacjonalizowane przedsiębiorstwa działają zgodnie z etyką, czy nie. A to, czy jest znacjonalizowane, czy sprywatyzowane, to jest indyferentne ze względu na cywilizację łacińską akurat. Ale sam akt nacjonalizacji. No to zależy, czy będzie dokonany zgodnie z wolą narodu, czy nie. No bo u nas i czy w interesie narodu. Tak? I czy w interesie narodu, oczywiście, to decyduje. Może być, może nie być. Już tu jest najlepszy dowód, że to podział cywilizacyjny jest indyferentny ze względu na te sprawy socjalizm-kapitalizm. Panowie na prawo, panie na lewo, wszystko jedno gdzie. Zobaczcie, jak ja poprawny politycznie nagle się zrobiłem. Więc proszę was, to jest właśnie taka sprawa istotna, że jak wykazałem, nacjonalizacja to jest kradzież, czyli to jest nieetyczne. Ale prywatyzacja też może być kradzieżą. Tak jak teraz jest. No właśnie. Złodziej ukradł, no, teraz państwo nie należy nacjonalizować, tylko odebrać to, co ukradli, a to jest różnica. No oczywiście. Nie, to naturalnie, że tak. To nie proszę zauważyć, że tym klub, tylko odwrot, nacjonalizacja, prywatyzacja, bo my nie rozwiązujemy niczego. To jest zaklęcie propagandowe. Za nacjonalizacją są ci, którzy później będą prywatyzować to mienie. I oni się staną nowymi właścicielami. No właśnie. Może ten. I teraz proszę. No tak, tak, tak. To będzie ekipa. I właśnie taki proces jest w Polsce. Jest, może być. Jeszcze nie jest. Na przykład powolnie znacjonalizowano mienie. A nie, dzisiaj, no to i dzisiaj ci, którzy chodzili. Zaraz uporządkujmy. No właśnie. Zaraz. A to już jest anachronizm, co mówi kolega, czyli pomieszanie czasów. Jaka jest teraz sytuacja? No nie mieszajmy z... No po wojnie oczywiście ta nacjonalizacja tak zwana, to była turanizacja i to zostało narzucone z zewnątrz, więc to zostawmy. To jasne, że to nie łacińskie było. To nie naród wybrał ten system, tylko on został tu przyniesiony na sowieckich bagnetach, jak to się mówiło. Ale służyła gospodarka. A to jest funkcjonalne podejście. Ja teraz mówię o podejściu cywilizacyjnym. O woli narodu. To nie było z woli narodu zrobione, tylko zostało narzucone. No proszę pana, gospodarka, pewne działy gospodarki polskiej, które służyły w czasie wojny pod okupacją niemiecką w gospodarce wojennej Rzeszy, też się rozwijały. Niech pan zobaczy produkcję stali. Kurowski podaje. Też się rozwinęło. To jest inny aspekt zupełnie. Znaczy, okupant może być zainteresowany albo w rozwijaniu gospodarki, albo w rozwalaniu gospodarki. To znowu, jak pan widzi, z tego punktu widzenia to jest indyferentne. Natomiast tu nie należy mieszać tych porządków różnych. Natomiast później prywatyzacji starano się nadać charakter prywatyzacji z woli narodu. I dopiero referendum w 1996 roku zdemaskowało to. A cała akcja przecież partii X. Ten biuletyn, ja mogę go wam dostarczyć, mam to w wersji elektronicznej. On zresztą rozpowszechnianie tego biuletynu w 90-tych latach spowodowało atak na mnie z użyciem IPN-u.
ale chodzi o to, że myśmy tam zwrócili uwagę, że ta prywatyzacja dokonywała się bez pytania narodu, który formalnie był właścicielem już wtedy. Przecież tę gospodarkę, ten przemysł budowano nie tylko w oparciu o to, co tam kiedyś zrabowano prywatnym właścicielem, ale nowe budowano. Ja jako członek narodu miałem współwłasność tym, a po prywatyzacji tak jest, traciłem współwłasność. Tak jest. No i na przykład huta. I nie stawałem się właścicielem części podzielonej, tylko niczego. Tak jest. Pariasem się stawiam. A tutaj powoływanie się na nacjonalizację bandycką po wojnie nic nie ma do rzeczy, dlatego że większość tej gospodarki PRL-owskiej, którą prywatyzowano, czyli rabowano i niszczono w dużej mierze, była budowana już w PRL-u przez cały naród. Nie przez komunistów, tylko przez cały naród. I była konstytucyjnie własnością narodu. I powinna być rozdzielona na cały naród. A ta część tam, którą zrabowano, stanowiła mały ułamek. To, co teraz może podlegać prywatyzacji, to jest jakiś tam parę procent. Świadectwo udziałowe dostałeś. No, tak, było wielkim oszustwem. W postaci obywatelstwa. Tak. W postaci obywatelstwa PRL i później. Nie, chodziło o te świadectwa, co dawali. A ja nie brałem. Bo ja wiedziałem, że to jest oszustwo. Nie, bo to było bezprawne. Nie, to było przestrzeganie prawa i etyki. A to było z punktu widzenia cwaniactwa liberalnego. Ale z punktu widzenia prawa i etyki, prawa naturalnego, to myśmy w partii X powiedzieli, my tego nie bierzemy, bo to jest całkowicie bezprawne. Rozdaje świadectwa udziałowe bez pytania właściciela o zgodę. A zapytać właściciela można było tylko w formie referendum. I oni się wystraszyli, mówię wam wczoraj, zarządzili referendum, które zostało zbojkotowane. Więc proszę pana, jest bardzo prosta sprawa. Wracamy do stanu prawnego. To znaczy, cała prywatyzacja była bezprawna. I za nią trzeba jako za zdradę stanu zgodnie z prawem rozliczyć. Ale to prawo też mówi o ograniczenie czasowe, jest przedawnienie tych zbrodni, następuje tam po... Przepraszam, jest wprowadzony piękny precedens zbrodni przeciwko narodowi, które się nie przedawniają. Proszę uprzejmie, przedawniają się zwykłe przestępstwa, a nie to. I to oni sami to wprowadzili, proszę uprzejmie. Mogą zostać zwalczeni własną bronią. To często tak bywa. No kto mieczem wojuje, odmieczem ginie. Oczywiście. Jak widzicie, znowu Ewangelia jest podręcznikiem cybernetyki społecznej. Więc proszę państwa, tutaj po prostu powołując się na ten biuletyn partii X, który był publicznie dostępny, a że oni z niego nie wyciągnęli wniosków, to tym gorzej dla nich. Bezprawie, wracamy do stanu zgodnego z prawem i etyką, rozliczamy za zbrodnie przeciwko narodowi, które nie ulega przedawnieniu. I odzyskujemy mienie i ewentualnie później możemy je podzielić na naród. Ale to nie, musimy, to wtedy to narod odbudować. Niech robi co chce. Ja bym tu nic nie sugerował. Nie? Ja bym tu był za rób to co chce. Tak. No to nie jest prosta sprawa, co z tym zrobić i raczej bym tu centralistycznie nie narzucał. Ja jestem z przekonania demokratą, no takie mam dziwactwo. Ale nie nacjonalizować, tylko odzyskać. Odzyskać zrabowane mienie. Ale nie ma czego odzyskiwać, bo oni to już zniszczyli. No nie, no trzeba odbudować te mienie. Jeszcze nie wszystko. Jest AGKM, jest Płock, no ziemia jest, którą... Trzeba budowywać tak naprawdę. Jeszcze ruiny, czasami fabryk jeszcze są. Jeszcze są. Więc proszę was, to jest taka sprawa. I ponieważ PZPR była za bardzo scentralizowana, no to padła po prostu. A ZSL, który był też centralistyczno-demokratyczny, ale z naciskiem na demokrację, przetrwał. I do dziś się jakoś się ma dobrze. To jest dobry przykład. To samo z III Rzeszą hitlerowską. Padła. Jak zabrakło Führera, Dönitz podpisał kapitulację, a już koniec był. To jest jedna sprawa.
chybaśmy już ten temat dobrze sobie wypatroszyli, a teraz druga sprawa. Chodzi o organizacji, bo ten drugi, ze względu na przepływ informacji między organizacją a otoczeniem.